Nasi uczniowie kochają rywalizację sportową, więc po takim dobrze spędzonym WF-ie, w dogodnych warunkach, kiedy nie będzie się skręcało kostki na takim boisku, jakie teraz mamy, na pewno to przyniesie profity, no chociażby dotlenienie mózgu, to jest bardzo istotne. No to teraz powiedzmy właśnie, jak będzie wyglądał ten plan, jak to boisko się zmieni, to na którym jesteśmy teraz, jak będzie wyglądało w przyszłości niedalekiej? Tak, już niedalekiej przyszłości, ponieważ no koniec sierpnia i to boisko będzie tutaj już stało. Tutaj, gdzie jesteśmy, to będzie boisko duże, wielofunkcyjne, czyli piłka nożna i koszykówka i piłka ręczna, co jest też istotne, a obok powstanie drugie boisko, tam mieliśmy wcześniej boisko do siatkówki plażowej, będzie teraz boisko właśnie takie już profesjonalne do siatkówki, a jeszcze będzie wspaniały, zielony taki obszar, bo nie chcemy się pozbywać zieleni, bo czymś oddychać musimy w mieście, jesteśmy w Śródmieściu i na tym obszarze zieleni powstanie taka zwana otwarta klasa. Będą ławki w czasie właśnie ładnej pogody. Nauczyciele, uczniowie będą mogli wyjść, żeby też uczyć się na świeżym powietrzu. Tak jak i powody do radości ma dyrekcja, tak pewnie i nauczyciele wychowania fizycznego. Uważam, że w każdej szkole powinna być jak najlepsza baza infrastruktura sportowa, bo to jest z korzyścią dla dzieci, to jest z korzyścią dla wszystkich generalnie. My jako nauczyciele no, nie mogliśmy się doczekać tego momentu. Jak widać, to boisko, tutaj, które mamy za sobą, jest asfaltowe, nie było bezpieczne. Bardziej mi się też na nim prowadzić zajęcia. Natomiast od nowego roku szkolnego, mam nadzieję, że od nowego roku szkolnego sytuacja zmieni się o 180 stopni i z pełną werwą. Myślę, że będzie też dzięki temu mniej zwolnień lekarskich może, bo zajęcia będą bardziej atrakcyjne. No, czekamy na to, liczymy. W zdrowym ciele zdrowy duch oczywiście i szkoła jest znana z bardzo dobrych wyników nauczania, jakie osiąga. Natomiast to zaplecze piłkarskie, sportowe w ogóle, siatkarskie wygląda dużo gorzej, zresztą widać. Stąd decyzja nasza, żeby zbudować wielofunkcyjne boisko, znacznie bezpieczniejsze, wygodniejsze, dostępniejsze też, myślę, nie tylko dla uczniów szkoły, ale dla całej okolicy, dla mieszkańców, którzy po godzinach też będą mogli z niego korzystać. Dofinansowanie ministerialne też w tym pomaga, bo w ten sposób wydatki miasta są mniejsze. Także super sprawa dla młodych. Ekonomia w tym wypadku jest bezwzględnie na plus dla takich przedsięwzięć. Ta kwota rozłoży się na wiele lat, na dużą liczbę uczniów, więc cieszę się, że wiem, że szkoła się starała przez spory czas o to, żeby to boisko powstało. Nam się udało i to najważniejsze. Ekonomicznie patrząc, mówił pan prezydent, to się opłaci, bo skoro jesteśmy w ekonomiczniaku, to kiedy się podzieli przez liczbę uczniów koszt tego boiska i tego miejsca, to przez lata można powiedzieć, że to będzie w cudzysłowie przysłowiowa złotówka na każdego. No oczywiście, my tutaj mamy ponad 900 uczniów. Jeżeli patrząc na to, że projekt wynosi mniej więcej, znaczy wykonanie tego projektu 1 500 000, no to tak złotówka z groszami, ekonomicznie patrząc.